Zielona Oliwka to miejsce wyjątkowe na mapie Polski. Nie tylko przez znakomitą kuchnię, ale także z uwagi na to, że od wielu lat spotykają się tu na tajemnych rozmowach prominentni biznesmeni i najwyżsi rangą politycy. To była także baza dla najlepszych z nas, łowców nagród, rasowych psów ścigających szybkich, wściekłych. Pewnie zastanawiacie się, co tu robimy? Tak. To będzie bardzo ważny krok, muszę to dobrze przemyśleć. Tego dnia inspektor Markus i Akastilil przyjechali do Zielonej Oliwki, aby omówić plan. Plan schwytania niejakiego zmory. Znowu on. Musimy go wreszcie namierzyć. Tym razem mamy bardzo mocne auto, 600 koni, 700 Nm, napęd na 4 koła. A wskaźnik PPW jest powyżej 0,35. Tak więc auto jest idealnie wyważone i tym razem powinno się udać. Za schwytanie zmory jest pokaźna nagroda. Kogo szukamy? Mówią na niego zmora. Nieuchwytny cel od wielu lat. Lubi show biznes. Pracował kiedyś nawet w tej branży. Trenował sztuki walki, czarny pas w taekwondo. No tak. Kółko i krzyżyk. Został tylko on. Inspektor Markus i Akastilil nie wiedzą, od czego zacząć. Podobno zmienił maszynę. Ostatnio jeździł czymś bardzo szybkim, ale teraz to jest bestia. Mam nadzieję, że damy mu radę. Kawy, inspektorze? Nie, poproszę wodę niegazowaną z lodem. Będzie gorąco. Dziękuję. Dziękuję. Los jednak uśmiechnął się do inspektora Markusa. Halo? Główne biuro śledcze namierzyło zmorę. Gdzie? Jedziemy już. Jest w pobliżu. Pościg się zaczyna. Czy Porsche 911 Turbo sprawdzi się? Siadamy. Nie może nam uciec. Tak jest, panie inspektorze.
idziemy. Tym razem musimy go dorwać. Mamy auto, które ma prawie 600 koni. Więc obojętnie jakim motorem by jeździł, to nam nie ucieknie. Tak, te wrocławskie drogi. Może i sprawdzę. Wymagamy od kierowców, żeby jeździli zgodnie z przepisami. A jakoś trzeba omijać te dziury. To auto może śmiało walczyć z motocyklami. Takimi jak S1000RR. Czy... Ducati Pani Gale. Ciekawe tylko, czym zmora tym razem będzie uciekał. Tak, tak. Inspektor łaskawy. Pozwólcie, że powiem wam parę słów na temat zmory, którego ścigam od paru lat. Zmora wybiera tylko najmocniejsze maszyny, powyżej 150 koni. Ostatnio jeździł czymś, co przypomina diabła. Czarne, około 200 koni. Tym razem go zaskoczymy. Mamy 600-konne Porsche 911 Turbo z napędem na 4 koła. To auto jest przepiękne. Jest szerokie jak biodra Moniki Bellucci i niskie jak Frau Merkel. Dźwięk Porsche 911 Turbo przypomina dźwięk orkiestry. Orkiestry prowadzonej przez najlepszego wirtuoza. Teraz zmierzamy do salonu motocyklowego, w którym podobno widziano zmorę. Ten salon to salon Ducati. Inspektor uprzejmy. Żeby złapać morę, musimy wykorzystać wszystkie siły, które mamy. Między innymi Sport Plus jako dostępna opcja w tym samochodzie. Gdy włączamy przycisk Sport Plus, z tyłu wysuwa się spoiler i auto ma o wiele mocniejszy docisk na tylnej osi. Z taką maszyną nie wygra żadne Ducati. Mam nadzieję. Wjeżdżamy do salonu Ducati. Może gdzieś tutaj jest zmora.
ani śladu zmory. RR. Ten by nie przyjechał. Ten motor jest za wolny. Dzień dobry. Mam pytanie. Podobno kręci się tutaj gdzieś niejaki zmora na motocyklu. A orientuje się pan, co ostatnio kupił od was? X Diabel. Czyli zakładam, że to jest ta maszyna.
Żeby dorwać zmorę, musimy włączyć tryb Sport Plus i wykorzystać wszystkie moce tej maszyny. Podnosi się tylny spoiler, skrzynia w układ manualny. Niestety zmora po raz kolejny ucieka. No to teraz został nam tylko Golf. GTI? Nie kurwa, 18-dołkowy. Udział wzięli. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Nie przegap kolejnych przygód inspektora Markusa. Kliknij subskrybuj teraz.